raport o stanie świata, relacjonujemy to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie. Mamy naszych korespondentów, informatorów, komentatorów, wszystkich nowych słuchaczy. Zapraszamy do subskrypcji kanału. Łukasz Kulesa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. W kwietniu opowiemy o dwóch ukraińskich pisarkach. Oksana Zabuszko przyjechała do Polski na dzień przed wybuchem wojny, bo 23 lutego swoją polską premierę miała jej nowa książka Planeta Piołun. Miała wrócić do Kijowa 3 dni później. Wojna jej to uniemożliwiła. Neda Neżdana nadal jest w Kijowie i apeluje o pomoc dla Ukrainy. Jej sztukę Kto otworzy drzwi? Będzie można obejrzeć w warszawskim Teatrze Ateneum. To kolejne wydanie raportu o książkach, w którym przybliżamy ukraińską literaturę. Wojna to przede wszystkim niewypowiedziany dramat ludzki. To także kryzys polityczny. Ta wojna w Ukrainie każe też zadawać trudne pytania o sens i odpowiedzialność, która spoczywa na kulturze. Raport o książkach istnieje dzięki Państwu. To dowód na siłę, zarówno finansową, jak i duchową, którą dostajemy od naszych słuchaczy. Można nas wspierać na patronite.pl, do czego gorąco zachęcam. Nasz adres pozostaje bez zmian. raportrosiaka@gmail.com. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam. Скільки конику, братику, крутих чудосій на світі. Дивився б, допоки круки очей не вип'ють. А мало, по сей бік Багама мама, по той бік пальми Гаїті. І вежі Фрітауна бачу, як вийду вночі з бунгало. І так мені з того гризько, що виблякли всі шаровари, якого лисого чорта, з яких попідземних фаун, та й зрадили нас у битві морські косарі-корсари. А батько хотіли взяти отой блаженний Фрітаун. А там 13 костьолів і вічна війна з Амуром, а ще 13 безодень, де срібло злото коморне, дівчата немовляни нечутно ростуть за муром, і хочеться їм любитись, а їх зодягли у чорне. Тепер сивуху надвоє з піратом Діком. Кажу йому, схаменися, покайся, кажу, паскудо. Невже, коли ти Європа, то вже не єси чоловіком, якого хріна продався за 30 гнилих ескудо? А Дік то химерна штука, кликає папугу, пугу, плеще мене позаплічно, заламує лікті вгорі. Оце тобі лицар злугу, ось о тобі зелепугу. To be or not to be, каже, і булькає I'm sorry. Thank you.
że mają ze szkirою, mow kakao. Куписи з окрилий орле, маркотно ж без господині, город засівати не конче, прицмокує так лукаво, город на ній проростає, тютюн, ананаси, дві дині, наплодиш, каже козацтва, припнеш усіх до коша, тільки ж ярму не дається. Шия моя душа, та вже його і не чую, плюю на плюгаву супліку, конику мій невірнику, апостоли мій хома, піду на зорю вечірню, зріжу цукрову сопілку, сяду над океаном. Та вже мене не, і нема. І нема. Jurij Andruchowicz, jeden z najbardziej znanych ukraińskich pisarzy w piosence Kozak Jamajka, zagranej i zaśpiewanej wraz z Mikołajem Trzaską, Wojciechem Mozolewskim, Macią Morettim i Zośką Gołębiowską na początek kwietniowego raportu o książkach. Dziś rano złapałem się na tym, że chciałbym, żeby byli tylko szabrownikami. Oznaczałoby to, że mimo wszystko pozostają ludźmi. Złymi, ohydnymi, ale nadal ludźmi. Natomiast to, co widzimy, świadczy o ich odczłowieczeniu. Ludność Rosji skutecznie sama siebie odczłowiecza. To antyświat, to część ludzkości, która dobrowolnie przeistacza się w antyludzkość. Tego samego dnia, gdy ostatni Rosjanie opuszczali Buczę, kończąc ostatnie krwawe epizody masakry, przewodniczący frakcji Parlamentu Europejskiego zrodzili kolejny apel do rosyjskiego narodu o Czechowie i Bułhakowie. No i oczywiście o Tołstojewskim, nie można przecież pominąć tego dwugłowego monstrum. O wspólnych wartościach, od Dublina aż po rzecz jasna Władywostok. Dlaczego nie do Kurylów? Jak można apelować do czegoś, co nie istnieje? Szanowni przewodniczący frakcji, straciliście głowy? Bo to, że nie macie serca, wiedziałem już wcześniej. To literackie oskarżenie Jurija Andruchowicza, które to pisarz opublikował w 40. dniu wojny, kiedy wyszły na jaw rosyjskie zbrodnie wojenne w Buczy i innych podkijowskich miejscowościach. Ukraińcy uciekają przed piekłem wojny, uciekają od pokoleń. O tym jest esej wybitnej ukraińskiej pisarki Oksany Zabuszko, który ukazał się w jej najnowszej książce Planeta Piołun. Oksana Zabuszko, Planeta Piołun, My Deportowani, Koda, przekład Anna Łazar. To już nie jest wasz dom, mówią ludzie z automatami. Zbierać się, transport czeka. To zdanie może mieć i wielokrotnie miewało różne warianty. Na przykład 2 godziny na zebranie rzeczy, czy też 0,5 godziny, 24 godziny. Różnica jest egzystencjalna. Albo
zezwala się zabrać nie więcej niż 2 kilogramy na osobę, albo 5, czy też ile zdołacie wynieść. Każdy doprecyzowujący szczegół jest tu na wagę żywego ciała. Każdy pachnie mlekiem matki, ciepłym chlebem, dziecięcymi włoskami, starymi zdjęciami, małżeńskimi pierzynami, lekarstwami, suszonymi ziołami w woreczku, bogami w świętym kącie, zachlapanymi woskiem, całym niepodzielnym życiem kilku pokoleń, zespawanym w jedno waszą krwią, z którego teraz musicie, dokładnie mierząc, wyjąć kilka elementów konstrukcyjnych tak, żeby się wszystko nie rozpadło, ale właśnie się rozpadło, i szybko ułożyć sobie z tego przenośny dom w plecaku, chatkę ślimaka, która dalej będzie utrzymywać was razem. I dlatego jest to naprawdę bardzo ważne pytanie, być może pytanie nad pytaniami, na które odpowiedź ujawni o was więcej niż setki wypełnionych ankiet i testów typu 5 książek, które zabiorę ze sobą na bezludną wyspę. Ile czasu potrzebujesz, żeby się spakować, kiedy na progu waszego domu staną ludzie z automatami i powiedzą: wynosić się, transport czeka. Bo przecież to nie jest podróż. Z podróży się wraca. Nie emigracja. Emigrację się wybiera. W obu wypadkach jesteście podmiotem tego działania, a tu kluczowe jest słowo transport. Wy zaś jesteście bagażem, statystyczną jednostką w masowych przewozach, tak jak po głowie bydła albo metr sześcienny drewna. Cudza, niewidoczna wola wyrywa was jak drzewo z korzeniami z waszego jedynego na świecie domu, rodzinnego, własnego, drogiego, jak przedłużenie waszego ciała, krajobrazu pamięci rodowej, i przenosi gdzieś po mapie w kierunku braku wiadomości w nieznane. Teraz wasz dom jest tutaj. Ukorzeniajcie się na nowo. Jeśli się nie ukorzenicie, uschniecie. No cóż, wasza wina. Gdy powtarza się ten eksperyment na kilku pokoleniach, człowiek drzewo oduczy się głębokiego zapuszczania korzeni. Nie zżyje się tak naprawdę z żadnym miejscem, niczym ofiary brutalnie zdeptanej pierwszej miłości, które przez całe życie boją się pokochać po raz drugi. Podskórna, pniowo-kręgowo-rdzeniowa pamięć o raz przeżytej traumie rozerwania będzie blokować wszystkie kolejne próby zakorzenienia, włączając w tym celu ostrzegawczy czerwony alarm. Własny dom i wszystko wokół niego, obronne, koncentryczne koła, wieś, miasto, ojczyzna, to jest to, co w bolesny sposób się traci. Nie, tylko nie to. Już nigdy więcej. Lepiej mieć lekki, przenośny, taki, żeby w dowolnej minucie, kiedy znowu otworzą się drzwi i wejdą obcy z automatami, można było wstać, zgarnąć najpotrzebniejsze, dziecko w nosidle, laptop w bocznej kieszeni plecaka, karty kredytowe w kieszeni na piersi, wszystkie potrzebne rzeczy kupimy już na miejscu, szybciej, szybciej, transport czeka. I potoczyć się dalej z wiatrem przez nieogrzaną przestrzeń, niczego z siebie nie wyrywając do krwi, nie odcinając z mięsem,
nauczywszy się kochać już nie punkt na mapie, lecz odcinek między punktami, nie statykę, lecz dynamikę, nie miejsce, lecz przemieszczanie, ruch, drogę, dworzec, lotnisko i żyć jak nomada na walizkach, jeśli trzeba, przez lata, dziesięciolecia, przez cały ten czas nie widząc otoczenia, jak turysta nie widzi ścian pokoju hotelowego z odklejonymi tapetami i śladami pluskiew. Można rozpoznać je na oko. Nielubiane miasta, okradzione z gospodarzy ziemie, wsie cudzych mogił. Przestrzeń, gdzie na wszystkim leży wyraźny cień anemii, jakby wytoczono stąd kiedyś całą krew, a w zamian wlano inną o niezgodnej grupie. I błąkanie niewcielonych mas krwinek pośród murów nie do odczytania i niezadbanych podwórek, gdzie jęczą w kominach cudze zjawy, sprawia na przypadkowym świadku dziwne wrażenie, jakby ci ludzie krwinki myślami byli naprawdę nie tu, lecz gdzie indziej, tam gdzie, jak skrycie wierzą, w depozycie bez terminu ważności, niczym w gigantycznej lodówce, czekając na rozmrożenie, leży ich prawdziwe życie, złoty wiek przodków. Owa wiara jest właśnie tym zapachem, który zachował się na dnie spakowanej kiedyś w pośpiechu 2 godziny na zebranie rzeczy babcinej walizki. Nawet jeśli niczego więcej nie udało się wywieźć, zapach pozostaje na zawsze. Bez niego nie ma domu, choćby przenośnego. Łowimy go nozdrzami we wszystkich zakątkach świata, w każdych szerokościach geograficznych. My, dzieci, wnuki i prawnuki deportowanych, rozlaliśmy się po suchym lądzie na całą planetę jak drugi ocean, roznosząc po niej wirus naszego zespołu nabytego braku domu. Żeby wszędzie czuć się jak w domu, sprasowaliśmy, zrównaliśmy ogromną przestrzeń do stanu kilku uniwersalnie rozpoznawalnych, przenośnych elementów. Autostrada, stacja benzynowa, McDonald's, lotnisko. Używamy jednorazowych naczyń i zmieniamy miejsca osiedlenia i lokacji jak modele komputerów albo kurtki seryjnej produkcji. Właściwie przystosowaliśmy się całkiem nieźle, grzech narzekać. Jedyne, co nas męczy, to zapach. Może dopaść znienacka przez fragment starej melodii, w przypadkowym zestawie barw, w dźwiękach zapomnianego języka. W parze nad jadłem, o tak, wierzymy, że właśnie tak pachniały kuchnie w naszym prapra-pradomu. Przepisy odtwarzano z pamięci i te same potrawy smakują jednakowo na wszystkich szerokościach, czyż nie? Właściwa odpowiedź brzmi nie, ale lepiej jej nie znać. Filmy, książki, kawiarnie, rekonstrukcje. Żeby nie czuć się bezdomnym, stworzyliśmy cały przemysł nostalgii, a zapach mimo wszystko przychodzi do nas w snach. I może znienacka wybuchnąć z niespodziewanie straszną siłą. Na całą długość wydawałoby się dawno już wykarczowanego pnia. I w rejestracji
kijowskiego szpitala dorosła kobieta, uciekinierka z okupowanego Doniecka, zaleje się łzami i nakrzyczy na zaskoczony personel medyczny, żeby nie śmieli pisać w dokumentach, że jest przesiedleńczynią. Nie. Ona przyjechała własnym autem. I płaczesz razem z nią, chociaż rejestratorki już zerkają na was obie. Rozumiesz, dwa, a może trzy pokolenia wcześniej przodków tej kobiety przywieziono na Donbas do kopalń, tak jak większość tamtejszej ludności, właśnie jako oficjalnych radzieckich przesiedleńców w cielęcym wagonie dla rozkułaczonych. Mieli szczęście. Moich wywozili znacznie dalej na mapie, na Sybir, w stepy Kazachstanu. I kopalnie, które tam budowali, i miasta, które jak polipy wyrastały wokół tych kopalń, teraz niszczeją bez żadnego udziału rosyjskiej armii. Tylko zwyczajnie, poprzez samoregenerację przestrzeni do stanu pierwotnej dzikości po akcie przemocy dokonanym na niej przez człowieka. I nie ma nikogo, kto mógłby zaopiekować się mogiłami moich bliskich, którzy nie wrócili. A ta, w trzecim pokoleniu wysiedlona, wróciła sama, swoim samochodem. I nieważne, że znowu zmuszona do tego przez ludzi z automatami, zapewne tej samej marki co kiedyś, tyle że tym razem w przeciwnym kierunku. Najważniejsze, że nie jest już ładunkiem. Ona ma swój samochód. Idealna chatka ślimaka, którego udało się dorobić na tej ostatecznie nieoswojonej, niepokochanej, tak gorzko czarno i strasznie bezbronnej ziemi. I wiem, że sama siedziała za kierownicą. Z otwartego okna czuć było zapach czadu pogorzelisk, dymu polowych kuchni na punktach kontrolnych, benzynę i zbudzony wiosenny step. Zapach domu. A ze mną w studiu jest Oksana Zabuszko. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybrałam ten tekst na początku naszej rozmowy, bo pomyślałam, że jest w nim jakiś taki dziwny fatalizm, który jest zrozumiały dopiero po czasie, bo pisała pani to opowiadanie w 2016 roku, po tym już jak Rosja anektowała Krym, kiedy trwała już wojna we wschodniej Ukrainie. I opisała pani taki tragiczny moment, kiedy człowiek dowiaduje się, że ma pół godziny, może 24 godziny, może 2 godziny, żeby się spakować i opuścić dom na zawsze, bo jest wojna. Panią ten moment ominął, bo kiedy opuściła pani swój dom, nie wiedziała pani, że za chwilę wojna wybuchnie. No dziękuję za tę uwagę, bo to bardzo słuszna obserwacja i także drugiego dnia po wybuchu wojny, a to znaczy 25-go, przypomniałam sobie, że jakby ten esej to już teraz jakby o mnie, bo ja zachowałam się dokładnie w taki sam sposób, jak te mieszkańcy Doniecka i Luhańska, którzy uciekali w 2014 wiosną, kiedy tam weszli Rosjanie. Tam było coś niepojętego, tam były jakieś grupy paramilitarne biegające po mieście, więc coś niepodobnego odgrzewającego się po mieście. A więc wyjeżdżamy, bo akurat lato zaczyna się, zaczynają się wakacje, zabieramy dzieci,
jedziemy nad morze, na wybrzeże, a za jakieś tam 2-3 tygodnie to wszystko się uspokoi. I ludzie wyjeżdżali z 2-3 koszulkami i potem jesienią już zbieraliśmy się im na ciuchy i kiedy już trzeba było tych dzieci oddawać do szkoły, już zupełnie innych miastach i rozsiedlać. No zrozumiale, tak? Więc ja podobnie zachowałam się, bo mimo tego napięcia, które było już w powietrzu w ciągu lutego i no w styczniu było, że będzie jakieś paskudztwo i że po uznaniu przez Putina tych obwodów kontrolowanych przez Rosję od 14 roku jako rzekomo państw niepodległych czegoś należy się spodziewać. No ale jednak, książka w Polsce ukazuje się 23 mam samolot do Warszawy, 26 mam być z powrotem w Kijowie. W ciągu tych 3 dni to mam jakieś tam kilkanaście bardzo taki intensywny harmonogram ułożony przez mego wydawcę, przez Agorę. Więc to kilkanaście wywiadów, 2 spotkania, a więc co? A więc maleńka walizka, podręczny bagaż, 2 sukienki, zmiana bielizny, trochę kosmetyków. No i po co ja mam brać laptopa? Bo jednak nie będę miała czasu nawet go otworzyć, więc iPhone wystarczy dla komunikacji. A w sobotę, no dobrze, a w sobotę będę... Będzie pani z powrotem w domu, tak pani myślała. Tak, to dokładnie tak, jak było wtedy z tymi donieckimi uciekinierzami w 14 roku. I przypomniano mi ten esej... Już teraz, jakieś 2 lub 3 tygodnie temu, przypomniano mi ten esej, ludzie go szerzą teraz w sieci społecznych. Jakby okazał się taki no, trochę profetyczny wobec mnie samej, bo przecież mój model zachowania też był podobny. To znaczy człowiek nie chce wierzyć jakby w to najgorsze. Nasza świadomość odrzuca możliwość tego najgorszego i jest tym może jakieś nie to, że nie tylko nieostrożność, lekceważenie, nie, ale może jakieś... Jakieś takie wewnętrzne stawianie oporu, coś magicznego, że jeżeli ja tego nie odbiorę na serio, jeżeli ja nie ulegnę jakby temu wyzwaniu, to nic nie, to nic się to nie będzie, nic złego się nie to stanie. To się najgorsze nie wydarzy, więc kiedy spakuje pani walizkę, tak jakby jechała pani rzeczywiście tylko na 2-3 dni, to nic w ciągu tych 2-3 dni się nie wydarzy. Dokładnie. Tymczasem wydarzyło się najgorsze. I cały ten świat, cała ta konstrukcja runęła. No nie mam poczucia, że runęła. To znaczy, bo przecież od 8 lat mieliśmy wojnę w kraju i to, że nie zauważano jej na Zachodzie, to nie był nasz problem. To był problem jakby także podobnego zachowania Zachodu, który wyrobił zupełnie inną narrację i zamiast zastosować do Kremla, do Putina, zastosować te sankcje, które teraz w 14 roku po odgryzieniu Krymu i tych 2 obwodów wtedy ugryzł tyle, ile potrafił, ale to nie znaczy, że nie chciał całej Ukrainy. I właściwie teraz to jest kolejny akt tego samego dramatu rozgrywającego się już w ciągu chyba no niemalże 20 lat, bo w 2004 roku rewolucja pomarańczowa także wybuchła z tego powodu, że wtedy Moskwa chciała nam wepchnąć jakby swego kandydata na prezydenta. Ta wojna, która, tak jak słusznie pani mówi, nie zaczęła się wcale 24 lutego, zaczęła się znacznie wcześniej, zaczęła się co najmniej 8 lat temu, no ale przybrała taki niezwykle brutalny charakter od 24 lutego. Zwłaszcza w tych ostatnich dniach to bestialstwo wojny widzimy na filmach, na zdjęciach z Buczy, z innych podkijowskich miejscowości odbitych spod rosyjskiej okupacji. I to jest przede wszystkim
wielka ludzka katastrofa, to jest także ogromny kryzys polityczny, ale tak sobie myślę, że to jest też taki moment, w którym świat kultury zaczyna zadawać sobie fundamentalne pytania. Czy kultura rosyjska, którą Rosja od tak dawna zachwycała, uwodziła Zachód, jest częścią rosyjskiego problemu? Pojawiają się coraz częściej, coraz głośniejsze apele, żeby tę kulturę rosyjską bojkotować, żeby bojkotować rosyjski balet, literaturę, teatr. Zastanawiam się, jak pani się na ten problem zapatruje. Czy rzeczywiście w obliczu tych strasznych rosyjskich zbrodni w Ukrainie nie tylko rosyjska władza, nie tylko rosyjskie społeczeństwo, które te władze aprobuje, ale także rosyjska kultura wymaga potępienia? Proszę pani, w pewnym sensie ja na to pytanie już odpowiedziałam w tej samej książce, to znaczy w tym samym zbioru esejów Planeta Piołun, tak. Kiedy pisałam postscriptum po 25 latach do mego eseju, memuaru o moich spotkaniach z Józefem Brodskim i o jego bardzo imperialnej postawie, te pożegnanie z imperium, to nie tylko Brodskim, to w gruncie rzeczy jakby o tym bardzo imperialnym nastawieniu, o tej chorobie imperialnej literatury rosyjskiej. Mm-hmm. O to mi wtedy chodziło. Esej był napisany wcześniej, natychmiast po śmierci Brodskiego, to znaczy w 97 roku. A te posłowie, ten postscriptum, to już podczas wojny, 3 chyba lata temu, nie pamiętam dokładnie. No i ta wojna uwyraźniła te ukryte tendencje, o których wcześniej, niestety, rusycystyka zachodnia nie mówiła na głos, z wyjątkami, które niestety nie stały się mainstreamem, jak powiedzmy, książka Ewy Thompson. Thompson była chyba pierwszą i jedną z tych nielicznych, która spróbowała przeczytać klasykę rosyjską właśnie wzrokiem tego outsidera, który nie jest zafascynowany tą soft power. Tą rosyjską duszą, prawda? No rosyjską tak duszą widzieliśmy w Buczy. Przepraszam, ja odkąd te zdjęcia się pojawili, ja nie mogę myśleć, naprawdę nie mogę pracować i nie mogę myśleć o czym innym. Bo jednak właściwie to jest powtarzająca się jakby istota tego militaryzmu rosyjskiego, który jest esencją istnienia imperium, ale najpierw, przepraszam, idą rosyjskie książki, potem idą rosyjskie czołgi. I właściwie to powiedzonko, które słyszałam z drugich rąk, ale to było dokładnie zacytowane, to było powiedzione przez jednego z pisarzy, wydawcy rosyjskich, człowieka uważanego na Zachodzie za liberala, bo on jest przeciwko Putinowi lub coś takiego. To znaczy, a to nie chodzi tylko o byciu przeciwko Putinowi. Kiedy spytano go, dlaczego nie wypowiada się na temat Krymu i w ogóle na temat Ukrainy i tego, co uprawiają Rosjanie tam w Donbasie, to powiedział, że nie możemy sobie pozwolić stracić 40-milionowy rynek. Mając na myśli, że że Ukraina ma czytać po rosyjsku, Ukraina ma czytać jego książki, wydawane przez niego książki, no i że te pisarze rosyjskie są beneficjarami, volens nolens. Może im nie podobać się jakby w jaki sposób to zostaje zrealizowane, ale oni są beneficjarami rosyjskiej ekspansji militarnej, bo ta ekspansja ciągnie za sobą rusyfikację, rusyfikacja ciągnie za sobą katedry rusycystyki i więcej czytelników czytających literaturę rosyjską i to jakby jest część tych lupów. Mm-hmm. Tylko, że te żołnierze, nie żołnierze, te bydlacy, te
bandziorzy, które nazywają się armią rosyjską i które tam ciągną te lupy i odsyłają do domu, ile tam, 60 kilo ciuchów, tak, 70 kilo ciuchów, bielizną kobiecą, zwłaszcza ta bielizna kobieca mnie przeraża, tak, dla swoich żon i córek, mój Boże. Więc to jakby jest ta, no, pierwszy rząd, no, a gdzieś tam trochę dalej z dystansu i klasycy rosyjskie, i współcześni autorzy, i jakby całe to zainteresowanie, o tym kiedyś pisał Kundera w latach 80. I jako okazało się, po niemalże 40 latach, okazało się, że miał zupełną rację, chociaż wtedy został ogwizdzany przez Brockiego, no ale jednak historia postawiła kropkę, rozstrzygnęła tą ich kontrowersję. To było chyba na łamach New York Review of Books, jeżeli się nie mylę. I pod tym względem to pytanie, dlaczego nie wypowiadali się przez wszystkie te lata, bo przecież to nie 24 lutego zaczęło się. Rosja robiła się krajem faszystowskim w ciągu 20 ileś lat. I jeżeli kultura rosyjska nie podawała z wewnątrz, od środku kraju, żadnego głosu na ten temat, no dobrze, była Anna Politkowska, która pisała o wojnach czeczeńskich, została zabita. Ale tego nie dość, żeby usprawiedliwić istnienie tej kultury, rzekomo pięknej, fajnej, biorącej udział we wszystkich, no nie wiem, tam w Biennale w Wenecji, w różnych festiwalach filmowych, w różnych forumach literackich, w różnych konferencjach, jakby udając, że wszystko jest w porządku, jesteśmy normalni, ale kraj jest normalny, jesteśmy tacy sami jak wy, tak? No tak, ale wie pani, Zachodowi też to nie przeszkadzało, prawda? Bo to był taki proces, który odbywał się po obu stronach. No bo... tak, ale jednak, ale jednak ma być ze środka kraju, tak, ma być ten dość potężny głos ostrzegający cały świat o tym, że coś tam złego się dzieje. Mamy takie głosy z Chin, powiedzmy, od literatury chińskiej, tak? Mamy tych jakby popierających reżim, ale mamy także tych, którzy mówią, którzy donoszą przekaz jakby w imieniu tych, które znajdują się w tych labor camps, jak to będzie po polsku? Obozy pracy. W tych obozach pracy, tak? Więc z Rosji nie mieliśmy, kultura rosyjska zupełnie przymknęła oczy na odrodzenie faszyzmu. Rosyjskiego raszyzm, mówi się u nas w Ukrainie, tak, teraz, tak? I jakby to jest, żadnego Tomasa Manna, przepraszam, żadnego świadectwa o tym, że coś złego tam się dzieje. No i teraz powstaje pytanie, czy to rzeczywiście jest kultura, czy to jest symulakrum, czy to jest imitacja kultury? Czy to jest narzędzie polityki? Dokładnie, dokładnie, bo kultura jednak ma humanizować człowieka, ma robić człowieka człowiekiem, więc jeżeli, przepraszam, 200-tysięczna armia wchodzi do obcego kraju i zachowuje się dokładnie tak, jak zachowywała się, powiedzmy, w 45 roku w Europie, a lub jeszcze wcześniej, i o tym Tolstoj napisał w Hadżimuracie, jak zachowywała się armia rosyjska na Kaukazie, no to, przepraszam, to jest zupełna jakby delegitymizacja rzekomej kultury rosyjskiej w jej funkcji społecznej. Więc po co taka kultura? Mówi pani, że w czasie wojny, czy w czasie zagrożenia, które nadchodzi, które jest wyczuwalne, bądź które już istnieje, kultura, literatura tracą takie alibi do tego, żeby być apolitycznym bytem, prawda? Literatura, kultura, sztuka muszą angażować się politycznie w czasach zagrożenia, w czasach wojny. Tak rozumiem to, co pani mówi. Chciałam zatem zapytać,
jak w obliczu tego, co dzieje się teraz w Ukrainie, widzi pani nową rolę, bo pewnie to jest też nowa rola ukraińskich pisarzy, ukraińskich twórców. Ja nie zupełnie się zgadzam z tym, co pani powiedziała, to znaczy kultura musi w tych czasach nie być apolityczną, angażować się. Kultura nigdy nie jest apolityczną. Po prostu jakby samo pojęcie, sam koncept polityczności, wszystko jest polityczne, tak? Nasza rozmowa teraz jest polityczna. Skończymy, wyjdziemy ze studii, pójdziemy na kawę, będziemy ciągle mówić o tych samych rzeczach i to także będzie rozmowa polityczna. Mhm. To znaczy wszystko, co dzieje się w społeczeństwie w ten lub inny sposób, pracując na więzi między ludźmi, na kontakty między ludźmi, na pogodzenie ludzi między sobą w celu osiągnięcia jakichś zborowych akcji, celu interesów zbiorowych, to wszystko jest polityczne. Polis, miasto. Jesteśmy w polisie tu. Mm-hmm. Nie jesteśmy w lesie. Nie jesteśmy w skytu. Czy nie skytu, jak to będzie po polsku? Przepraszam, już brak mi słownika. Nie jesteśmy w każdym razie w jakiejś oddzielnej przestrzeni wolnej. Nie jesteśmy w żadnej Ivory Tower. Nie istnieje żadna Ivory Tower na planecie Ziemia. Człowiek jest zoon, politykon, przepraszam, to Arystoteles powiedział. Nie istnieje kultury apolitycznej. Kultura, która się deklaruje jako apolityczna, kłamie i już tym jest polityczna. W tym kłamstwie jest polityczna. Nie, no oczywiście są takie rzeczy jak po prostu entertainment, tak? Jakby po prostu zabawa. Rozrywka. Po prostu rozrywka, po prostu zabawa, tego także trzeba. To znaczy coś takiego, co nie pobudza do myślenia. No różne rodzaje jakby odprężenia istnieją i to także może być piękne, fajne, upiększające jakby życie, tak? No ale to raczej sztuka dekoratywna, tak? I show-biznes także może być rodzajem tej sztuki dekoratywnej. No ale biada temu krajowi, gdzie cała kultura robi się sztuką dekoratywną, a w Rosji właśnie tak jest. I chodzi mi o to, że no angażowanie, no pytała pani mnie o to takie, to taka długa dygresja, ale pytała pani o to, jak kultura ukraińska angażuje się. Ona nie to, że angażuje się, ona po prostu jest częścią społecznego życia ukraińskiego. To nie to, że to jest gdzieś tam. Może ja to tak pani wyjaśnię, że w ciągu tych 8 lat, nie powiem, że często, ale czasami miałam takie spotkania i jakby wspólne siedzenie razem na panelu jakichś forumów literackich z pisarzami rosyjskimi. I zawsze mnie przerażało, że jakby oni odcinają się od tego, co tam się dzieje, tak jakby to był jakiś inny kraj, inny naród, a oni sobie istnieją jakby w tej bańce, jakby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ten kraj i za to, w jakim stanie są tam mózgi większości ich współobywateli. To przerażające, bo przecież z mojej strony, z ukraińskiej, no ja dostawałam listy od moich czytelników, to znaczy od żołnierzy walczących, od żołnierzy, od oficerów walczących, ukraińskich walczących tam na Donbasie, dziękujących mi za moje książki. I mam parę takich, około półtuzin jakby mam takich znajomości zawartych właściwie, bo na takie listy oczywiście odpowiada się i potem już jakby podtrzymuje się ten kontakt. I to są ludzie, no każdy ze swoją historią i kiedy ktoś, kto rok nosił broń, potem ci mówi, że twoja książka mu uratowała życie, bo kiedy był tam w więzieniu w Doniecku, i to jednak coś znaczy dla ciebie i to daje ci to poczucie. Sensu. To poczucie tak, że nie na próżno zepsułaś jednak w swoim
swoim życiu parę wagony papieru, tak? Mm-hmm. Że jednak jeżeli ci mówią tak, jeżeli ci ludzie walczący, ludzie coś wiedzący o życiu i śmierci, ludzie patrzący śmierci w twarz codziennie, dziękują ci za twoją książkę, bo te książki im przydały się w tym momencie, w tym szczycie jakby napięcia wszystkich ludzkich zdolności, tego wyzwania jakby, no to jednak tak, to usprawiedliwia jakby twoje istnienie i ty rozumiesz, że jesteś częścią tego społeczeństwa, jesteś częścią tej kultury, to wszystko działa, oddziałuje jakby, no to wszystko wrze, to jest jedyny wrzątek życia, strasznego, przerażającego, pięknego, bo ludzie jednak objawy tego piękna, które jest zachowane w ludziach, także zdarza się podczas wojny, bo wojna to nie tylko koszmar. Wojna to także tragedia grecka. I jakby wszystkie te zmysły zostają wyostrzone i, no, i to jest jakieś takie przeżycie, które dzieli cię z ludźmi. Podczas gdy to nie jest angażowanie w... To jest bycie częścią. To jest sposób przeżywania, sposób solidarności z życiem, tak? Sposób, no jakby empatii, udzielnictwa w tym wspólnotowości, życiu, które rozgrzewa się wokół ciebie. A odcinanie się od życia, odcinanie się od tych lub innych procesów, to jednak utrata empatii, utrata tego poczucia solidarności, utrata zdolności wyczuwać te więzi ze wszystkim, co żywe. I to jest śmierć kultury. Mówi pani o tym wyczuwaniu i rzeczywiście w Planecie Piołun zwraca pani uwagę na to, że my jako ludzie, jako cywilizacja w tych ostatnich latach utraciliśmy taką zdolność intuicyjnego przeczuwania, że to niebezpieczeństwo, to zagrożenie już jest, a my nadal tego nie rozumiemy. Co więcej, nie czuliśmy, kiedy to niebezpieczeństwo się zbliżało. To jest taka choroba współczesnego człowieka, ta utrata tego narządu, który gdzieś zamarł w nas, narządu intuicji, narządu przeczuwania. To bardzo ciekawe pytanie, proszę pani, bo ja pisałam o tym, jak film von Triera Melancholia pomógł mi po 25 latach w końcu napisać jednak o swoich doświadczeniach po wybuchu elektrowni czarnobylskiej w Kijowie 86-go. Ten maj 86-go, który był jakby taką próbą apokalipsy na małą skalę, bo to wtedy, kiedy podczas lockdownu, podczas pandemii dziennikarze zachodnie pytali mnie, jak to odbieramy, to ja mówiłam, że myśmy już to wiemy. Jakby mieliśmy już tą próbę w 86-tym, co to znaczy siedzieć za zamkniętymi oknami, no i patrzeć na puste ulice. To przecież jakby to samo zaprzeczenie złego. To znaczy, to było zawsze, no bo przecież kiedy patrzy się na drugą wojnę światową, na pierwszą wojnę światową, a ja od 14 roku jakby no starałam się coś na ten temat czytać, żeby zrozumieć, jak do tego doszło, to za każdym razem to było to samo, to był taki miks ślepoty, głupoty i, no, i jakichś bardzo marnych takich interesów, no, chciwości, czyjegoś ego, jakichś ambicji, no, czegoś takiego. Ale to znaczy, że tak naprawdę rozpalić wojnę to już kwestia technologii i zrobić ludzi ślepymi to także jest kwestia technologii w ciągu jednego pokolenia. Mając do dyspozycji telewizję, internet i dzisiejsze technologie cyfrowe, to można, tego można osiągnąć nawet nie w ciągu jednego pokolenia, a w ciągu jakichś tam dziesięciu, pół pokolenia, dziesięciu, kilkunastu lat. To chyba ten brytyjski publicysta Peter Pomerantsev powiedział, że Putin jako KGBista osiągnął największego chyba powodzenia w historii, bo udało mu się zwerbować cały kraj.
całą Rosję, zrobić ją taką północną Koreą, wierzącą telewizji i wszystkiemu, co tam z telewizji mówi się. Ale to jakby te przeczuwania, te odbierania, te jakby czyste receptorzy, tak? Ta kasandryczna funkcja, to coś, co zostało w cywilizacji teraźniejszej zostawione dla sztuki. Znaczy przynajmniej uważane jest, że sztuka ma wyróżniać, pełnić tą funkcję i że artyści muszą mieć te oczy i uszy, żeby ostrzegać, krzyczeć, wrzeszczeć. No właściwie film von Triera jest o tym, tak, jak są te przeczucia i nikt nie słucha, więc jeżeli sztuka zdradza tej funkcji, to już dopiero koniec świata, bo nie zostaje nikogo, kto mógłby nas ostrzec. No ale z drugiej strony to Kassandrę też w Troje nie za bardzo słuchano. Więc historia stara jak świat, o ile sobie powiedzieć. Przypomniamy, tak, i przypominamy, i trochę mi to boli, bo ja jeszcze przed 14 rokiem starałam się namówić parę reżyserów polskich, to znaczy każdego, którego dopadałam. Starałam się namówić, że trzeba przetłumaczyć po polsku, koniecznie trzeba przetłumaczyć sztukę Lesi Ukrainki Kassandra w 5 aktach i właściwie napisaną w 1909 roku, ale to było jakby jej poczucie końca Belle Époque i jej przeczuwanie tej wojny światowej, która już jest tu w powietrzu i to niesamowicie ciekawa sztuka, niesamowicie ciekawy tekst i po prostu, który miał być przedstawiany na wszystkich scenach europejskich i no, może wtedy jakby udzielił, nauczyłby widzów, nauczyłby publiczność trochę innego języka w podejściu do tego, co nam zagraża. No ale nie udało się. Tak? Więc jednak Kassandry nie są wysłuchane i nigdy nie są lubiane. Tak. Skazane są na niesłuchanie. Pani Oksano, w tym tytułowym eseju ze zbioru Planeta Piołun pisze pani o dwóch przełomowych datach, które pokierowały losami Ukrainy. Pierwsza to jest rok 1933, czyli Wielki Głód, który, jak pisze pani, był bogoburczym planem Stalina, bo Stalin odebrał Ukraińcom to, co wcześniej dał im Bóg, czyli odebrał tej płodnej ukraińskiej ziemi życiodajną siłę i uwolnił energię strachu, bez której, jak również pisze pani, nie przetrwałby tak długo Związek Radziecki, a Ukraina została uwięziona w takim sarkofagu strachu. Druga data to jest rok 1986, czyli katastrofa w Czarnobylu, którą uważa pani, i tutaj znów cytat, za początek ukraińskiej niepodległości. Dlaczego? Właściwie to kiedyś Clausewitz świetnie sformułował, także w kontekście wojennym oczywiście, ale myśl ta jest bardzo słuszna. Ja to wykorzystałam w Muzeum Porzuconych Sekretów. Włożyłam jej w usta jednego z bohaterów. Że ludzie zawsze się boją, to normalnie. Strach jest reakcją zdrowej psychiki na zagrożenie. Nie sposób nie bać się. I chodzi dopiero o hierarchię strachów. O to, czego człowiek lub grupa społeczna, lub społeczeństwo, lub kraj, lub cywilizacja boi się więcej, a czego mniej. Więc żeby ten większy strach wtedy tłumi ten mniejszy. A ta hierarchia strachów to już coś mówi o systemie wartości. Jeżeli człowiek boi się zhańbić się więcej niż umrzeć,
no to mamy bohatera, tak? Mamy tego prawdziwego, romantycznego bohatera ośpiewanego przez całą historię kultury. No to taki prosty przykład. Więc jakby ten większy strach tłumiący ten mniejszy, to właściwie był doskonały wypadek z tym Czarnobylem w 1986 roku, kiedy pierwszymi okazaliśmy się tam, gdzie jeszcze nikt przed nami nie był. To znaczy taki nagły skok w niewiadomość. No dobrze, no wybuch, no radiacja, no zakażenie radiacyjne, a co to znaczy? A nikt nie może odpowiedzieć, a nikt nie wie, a jaki jest efekt, jak oddziałują te małe dawki radiacyjne na organizm człowieka, a nikt nie wie, a to eksperyment, to największy eksperyment jak dotąd w historii ludzkości. No i właściwie ten strach po prostu, że cała tamta tablica tych elementów, jak oni się tablica nazywają. Mendelejewa. Mendelejewa, tak? Tak mówicie. Więc ona wlata w powietrzu, no a ty masz 25 lat, tak? I musisz zdecydować. I tobie mówią jakby lekarze, że no nie zachodzić w ciążę. A dla ciężarnych lepiej zrobić aborcję, bo to niebezpieczne. I gdyby mi ktoś wtedy w 86 powiedział, że ja po 36 latach będę żywa, będę czuć się no, relatywnie normalnie i siedzieć i opowiadać o tym gdzieś w studii w Warszawie, no to ja bym nie uwierzyła, bo to było jakby po prostu, no w ogóle jakby no, wyłączenie przyszłości. Nagle wyłączenie przyszłości. To zupełnie takie apokaliptyczne poczucie i to dopiero było to przerażenie, takie zbiorowe przerażenie, szok, koniec świata, taka próba końca świata. Trzeci anioł trubiący i gwiazda piolun spadająca z nieba i trująca trzeci wód. I jakby wobec tego przerażenia, tego kosmicznego, tego no jakby gatunkowego, zagrożenie dla wszystkiego żyjącego, wobec tego zagrożenia strach, powiedzmy, utraty partbiletu lub kariery, to już było po prostu śmieszne. Tak. Jaka kariera, jakie autorytety, jaki Kreml? Wszyscy zginiemy, wszyscy umrzemy, idioci. I strach kobiet za dzieci i te kobiety, które mogli naprawdę tam obalić wtedy cały ten centralny komitet partyjny i nie bojący się nic, to dopiero było wyzwolenie. Wyzwolenie od tego strachu stalinowskiego od 1933 roku. Tak, pisze pani, że w 1933 roku niebo spadło na ziemię, a w 1986 niebo wróciło na swoje miejsce. To jest bardzo, bardzo wymowne tak, porównanie. Tak. Mm-hmm. I w tym 1986 tutaj też zacytuję, że Ukraińcy zobaczyli żałosnych ludzików w kanciasto-ramiennych garniturach, którzy po dwóch tygodniach przestrachu powyłazili w końcu ze swoich kremlowskich schronów przed kamery, coś tam bez sensu paplali i stroszyli pióra, usiłując zachować twarz. A więc ich się baliśmy? Mhm, dokładnie. Dokładnie. To było dokładnie takie poczucie. Mhm. Pisze też pani, nie wolno zastraszać tych, których przodkowie przeżyli rok 1933 i 1986. Mhm. Skutki mogą być dalekie od oczekiwań. I to zdanie dzisiaj brzmi naprawdę zupełnie inaczej niż pewnie w momencie, kiedy pani pisała. No, dzisiaj ma niezwykłą moc, bo dzisiaj widzimy skutki próby wystraszenia tego narodu. Nie wolno wystraszać, nie. Nie wolno wystraszać. Ukraińcy bardzo nie lubią, kiedy ich próbują zastraszyć. Jeżeli 33 rok to był ten moment, kiedy, tak jak pani pisze, niebo spadło na ziemię, 86, kiedy niebo wróciło na swoje miejsce i Ukraińcy przestali się bać, ten sarkofag strachu zbudowany przez Stalina się rozkruszył. To czym jest ta wojna teraz? Nie wiem, czy chcemy datować ją na rok 2022, czy chcemy datować ją na 2014, wszystko jedno, ale ta wojna, której teraz jesteśmy świadkiem, czym to jest dla Ukrainy i czy to jest trzecia taka graniczna data według pani?
Ja bym raczej mówiła, wie pani, ta wojna ciągnie się chyba już od 20 lat. Mm-hmm. To znaczy miała szczyty w 2004, ta rewolucja pomarańczowa, tak? Potem w 2013-2014, to znaczy za każdym razem, kiedy imperium zbliżała się, ale to nie to, że zbliżała się, bo jednak no jakby cały czas ta nasza niepodległość była jeszcze w stanie niedokonanym. To dość trudny proces tego oddzielenia się i mówię tu nie tylko jakby o agenturze, o której dzisiaj dużo mówi się już podczas wojny, nie tylko o agenturze kremlowskiej, która jest wszędzie i, no i w każdym kraju, i w kraju unijnym, i w Polsce chyba też macie tego, bo na to poszli wszystkie pieniądze rosyjskie, to znaczy jakby tam trzeć mieszkań w Rosji nie ma gazu i nie ma cieplej łazienki. Ale te wszystkie no, fantastyczne pieniądze za tą ropę i gaz, to poszli na te specoperacje, jak oni to nazywają, na łapówki dla agentury, na to stwarzanie tej jakby toksycznej sieci wpływu kremlowskiego. Ale to nie o to chodzi nawet. To chodzi o coś innego, bo w 2000 roku, w ciągu 99, na przełomie, na przełomie tak. To mieliśmy taką bardzo paskudną reformę media. Naprawdę Ukraina straciła kontrolę za swoimi media i tak właściwie to nie znamy, komu należy ten lub inny kanał telewizyjny już od 20 lat. Oligarchowie przejęli, ale to, tak? Że, no, oligarchowie przejęli, tak, ale jest tam jakaś taka zmieszana własność. Tak, zmieszana ta własność, która pozwala powiedzmy siedzieć. Jakaś tam dawka rosyjskich pieniędzy, która pozwala mieć, powiedzmy, redaktora z Moskwy siedzącego tam i kontrolującego, prowadzącego no po prostu podczas transmisji. I te rzeczy jakby, no to dzieje się tak naprawdę wszędzie na całym świecie. Ta kontrola, wojna za kontrolę nad mediami. A za tym idzie wojna o kontrolę nad umysłami, prawda? Nad świadomością. Dokładnie. Więc jakby cały ten przygotowanie jakby do zaborów, do podziału Ukrainy, do scenariusza rzekomej wojny domowej, bo rzekomo różne części Ukrainy, zachodnia i wschodnia, między sobą nie mogą istnieć. Wszystkie te bajki, cały ten scenariusz, to było lane w uszy nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz kraju w ciągu dziesięciolecia. Więc Putina można zrozumieć, on nie jest zupełnym, wcale nie jest zupełnym idiotą. Nie jest takim idiotą, jak wygląda teraz, bo to naprawdę samobójcze było te 24 lutego. Ale on wie, że ze swej strony on zrobił wszystko, jeszcze przed 14 rokiem, żeby jakby zupełnie zatruć te umysły społeczeństwu ukraińskiemu. I dla niego oczywiście było kompletnym zaskoczeniem to, że to społeczeństwo jednak w jakiś sposób mistyczny, niepojętny, nieobliczalny, ale jednak zachowało jakąś witaminę, jakąś dawkę przytomności na tyle, żeby zamiast otwierać bramy swoich miast i witać armię rosyjską, na całym tym, w tych 11 obwodach, które on wtedy wiosną 14 roku określił dla siebie, naznaczył sobie jak odchodzące do Rosji, od Charkowa po Odesę sprzeciwić się i
jakby ta reakcja, ten protest, ten bunt społeczeństwa obywatelskiego w tych miastach, przeważnie rosyjskojęzycznych, to było zupełnie no, wbrew scenariuszowi, wbrew wszystkim rozliczeniom. I właściwie to jakby daje nadzieję dla całej ludzkości. To, że ten eksperyment zupełnie orwellowski z wyrobienia, jakby z kształtowania umysłów, z manipulacji, to, że ta manipulacja nie jest wszechmocna, że jednak jest coś w człowiekowie, zachowuje się coś w człowiekowie, jak pokazali Ukraińcy, co może przeciwstawić się tej kagiebistowskiej werbowce. I to ważne, to bardzo ważne doświadczenie, które jednak pozwala nam wszystkim żywić nadzieję na to, że jednak totalitaryzm nie wróci. Cyfrowy totalitaryzm 21 wieku, który chce podbić świat teraz już, mając do dyspozycji te technologie, których ni Hitler, ni Stalin nie mieli, on jednak nie zwycięży. I właściwie oto jest cała ta wojna. Oto walczymy. Ten bunt ukraiński, o którym pani mówi, opiera się na tym poczuciu jedności. I tak przypominam sobie ten wywiad Rzekę, którego udzieliła pani i który ukazał się w formie książki Ukraiński Palimpsest. I tam zaczyna pani od tego, że jeżeli jakoś można nazwać pani literaturę, to jest to literatura jedności, jedności ukraińskiej, co wiąże się z korzeniami rodzinnymi, ale właśnie to łączenie wschodu i zachodu jest jakąś taką dla pani ogromną wartością. I słyszy się teraz takie głosy, że to, co widzimy teraz w trakcie tej okrutnej, strasznej wojny, której nie powinno być, że to, co widzimy, to jest kształtowanie się takiego nowoczesnego ukraińskiego społeczeństwa, narodu, opartego chyba właśnie na tej jedności. Czy to jest ta wartość, która przeciwstawia się temu złu? Nie, no, wartości są wieczne. Wartości są jeszcze te, które odziedziczyliśmy po kulturze dawnej Grecji. Po prostu tak? Dobro i zło. Tak, po prostu dobro i zło. A to, że jednocześnie widzimy, jak szybko społeczeństwo ukraińskie dojrzewa i te poprzednie Majdany, to także jakby byli te przygotowaniami, okazywały się przygotowaniami, to tak jak każdy raz poziom trudniejszy, tak? Ale gdyby ich nie było, to podobnie no, teraz społeczeństwo nie reagowałoby w taki jednolity sposób, ukraińskie społeczeństwo. I to naprawdę ciekawe rzeczy, jakby to powstanie takiego narodu żołnierza, tak? I to coś takiego trzeba oczywiście na tym etapie, na tym przełomie historii europejskiej i światowej, taki aktor oczywiście miał postać, żeby ukazać się taki aktor dziejów historycznych, żeby, no żeby wytrzymaliśmy wszyscy jako gatunek to, co jest jeszcze przed nami. Pani Oksano, i na koniec pytanie polityczne, ale powiedziała pani, że kultura nie jest wolna od polityki i to wszystko jest częścią tego samego świata, w którym żyjemy. Chciałam zapytać panią, czego by pani teraz oczekiwała od Zachodu w tym momencie, kiedy wychodzą na jaw okrutne zbrodnie rosyjskie. Politycy w różnych europejskich stolicach podejmują decyzje łatwiejsze, trudniejsze. To jest chyba taki moment przełomowy. Jest. Nie tylko dla tej wojny, ale jest. Dla przyszłości naszej, jest. Prawda? Jest. To bardzo trudne pytanie, proszę pani, i naprawdę dla mnie najtrudniejsze, bo ja przecież jakby w ciągu całego tego okresu ja zostaję tu jakby odcięta od kraju i właściwie od tego poczucia tej jedności zbiorowej, które tam w domu pomaga, mimo to, że jest niebezpieczeństwo, takie bomby spadają, nie, no strzały, no gdzieś więcej, gdzieś mniej, gdzieś bezpieczeństwo.
bezpiecznie, gdzieś ciszej, ale jednak nigdzie nie jest tam bezpiecznie zupełnie, ale tam jest jakby to poczucie wsparcia tego, które pomaga, tego ogólnego, zbiorowego, które pomaga. Podczas gdy ja tutaj, jedna z moich czytelniczek mi to napisała na Facebook stronie, że pani ma tam swój blog post w Europie, niech pani tam się zostaje i my tutaj sobie poradzimy, a pani tam niech robi to, co pani umie najlepiej. Ja ten blog post jakby, bardzo takie trafne określenie, które mi bardzo się spodobało, to ja się tym pocieszam, że ja mam tu ten blog post i właściwie dla mnie z bliska patrzeć na to, ile hipokryzji, ile kłamstwa, ile po prostu tych stajni augiusza nieczyszczonych tu w Unii Europejskiej. Zostało, tak, zostało jakby nieczyszczonych chyba od czasów II wojny światowej. To wszystko takie jakby okrutne, to wszystko jakby teraz pokazuje się, teraz kiedy to naprawdę próba dla ludzkości. Mm-hmm. Zwłaszcza po Buczy, po tych wszystkich zdjęciach, na które już po prostu nie sposób przymknąć oczy. No tak, ludobójstwo dziejące się tutaj, w Europie, bez żadnego jakby usprawiedliwienia, bez żadnego racji w ogóle, po prostu dlatego, że nowy Hitler może. I że nikt mu wcześniej, w ciągu tych poprzednich 20 lat, kiedy te wszyscy panowie w garniturkach od Armani stali do niego w kolejce, żeby mu uścisnąć rękę, nikt nie powiedział mu, że nie może. Nie może. I co jeszcze ma być zrobione, żeby obudzili się i przypomnieli sobie, co to jest być Europejczykiem. Że to jednak, jest, to cholera jest także wymagające. To są jakby pewne wartości, pod którymi podpisujecie się. I tu przepraszam, już ludobójstwo, a Rosja wciąż jest członkiem Rady Bezpieczeństwa. Wszystkie te organizacje międzynarodowe mają być natychmiast rozpuszczone. Międzynarodowy Czerwony Krzyż, przepraszam, który uciekł z Mariupola, uciekł z Kijowa, ofis swój zabrał z Kijowa z początkiem wojny. Po prostu uciekł, a okazuje się wtedy, że wszystkie te pieniądze, które mu wysyłano dla wsparcia Ukrainy, to teraz on na te pieniądze ma zamiar otworzyć tam centrum w Rosji, tam w Rostowie, dlatego, żeby pomagać Rosji w kidnappingu obywateli ukraińskich. Tyle tych ludzi, które mają pieniądze od Unii, które siedzą tam w Lwowie, które chodzą jeść do najlepszych lwowskich restauracji i dostają pieniądze tak, jakby byli w Mariupolu lub gdzieś pod bombami. Tyle tego się dzieje, tej ohydy naprawdę, która po prostu jeszcze ma zostać opisana. Zawsze jakby każda wojna to jest krew i gówno, tak? To znaczy czysta krew, ofiarna poświęcenie, czystość, miłość, jakby czysty duch ludzi broniących się przed złem, tak? I gówno tych, którzy chcą na tym zarobić. Dla siebie coś zarobić, tak? Które na tym zyskują. I jakby tego gówna teraz jest trochę zadość. Jakby oczyszczenie tych stajni augiusza, to jest czas najwyższy dla Europy, żeby popatrzyła na siebie w lustro. To jest wielkie wyzwanie. Oksana Zabuszko, ukraińska pisarka, była gościem raportu o książkach. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani za tę rozmowę. Mamy kilka egzemplarzy Planety Piołun Oksany Zabuszko. Jeśli ktoś z państwa chciałby mieć tę książkę, prosimy pisać na adres raportrosiaka@gmail.com. A teraz
Zapraszam do teatru. Zgiń! Przepadnij! Stój tam! Nie podchodź! Ale pani przecież, przepraszam, zdaje się, że trup. Co? Trup i gada? Pani przecież umarła. To jak pani może rozmawiać? Co to jest? Sen? Jaki tam znowu sen? Chociaż może i sen. Że tak powiem, wieczny. Pani mnie widzi, bo pani też, przepraszam za wrażenie, umarła. Gdzie ja jestem? No, umarła się jeszcze pyta. Na drugim świecie, jak to mówią, w zaświatach. A pani co za jedna? Mamy tutaj kilka możliwości. Jeszcze trup, albo po prostu trup. Pani chce powiedzieć, że ze mną już koniec? Niemożliwe, jakże to tak? Nagłą śmiercią? Nie chcę. Wszyscy przez to przechodzą. No ale żeby jeszcze było za czym wzdychać. Ale życie jest takie drogie dzisiaj. To kup, za tamto zapłać. A nieboszczykowi wystarczy trumna i ma spokój. A pani wie, jakie trumny teraz drogie? Przecież nie pani będzie kupować, tylko pani ślubny. A w trumnie sobie może wreszcie pani poleżeć, odpocząć, znikną wszystkie problemy i z ubieraniem, i pielęgnacją doczesnej powłoki. Mąż na grób kwiatki przyniesie. A za życia często przynosił? Nie pożegnałam się z mężem. To będzie dla niego cios. Cios? Ależ on tylko odetchnie z ulgą. Niby co? Miał się cały wiek z jedną babą męczyć? Pożyłaś sobie? To i daj teraz chłopu pożyć. Na wolności. Filiszka, jak to się mogło stać? Przecież byłam zdrowa. No właśnie, była pani zdrowa i przestała być. Bo jak się można być teraz zdrowym przy tej naszej ekologii? W ziemi herbicyd na herbicydzie z pestycydem pogania. W powietrzu same, no za przeproszeniem, gazy. W wodzie w ogóle diabli wiedzą co. Woda nawet to nie pachnie H2O. Zapaskudzona chemią do imentu. No i skutek gwarantowany. Klops. Robiłam nawet gimnastykę, piersi. Alkoholu nie nadużywałam. No prawie. I piłam ten ohydny balsam, jak mu tam... W oryginalnym opakowaniu. No jak niemądrze wydała pani pieniądze. To atak serca, trach i w kalendarz. Jak można sobie tak żarty stroić w takiej chwili? Czyżby pani nie miała czego żałować? Akurat. A mam co wspominać. Ale co to jest za sens teraz beczeć? Chce pani wzbudzić litość? A niby w kim? W tej głupkowatej damie z kosą? Ona ma to głęboko w miednicy. Nie. Zamiast podkrążonych oczu i sinych plam na twarzy, lepsza jest podniesiona głowa i rumieniec na policzkach. Tak ją trzeba przywitać. A propos wyglądu. Zupełnie nie przypominam trupa, żadnych sinych plam, o jakich tutaj pani opowiada. A co pani myśli? Że to jest efekt natychmiastowy? Trzeba poczekać, co najmniej parę dni. I lepiej pomyśleć o czymś ważniejszym. Ma pani chociaż wykupione miejsce na cmentarzu? Nie. No a krewni? Teraz się można dokwaterować do rodziny. Nie. Niestety. Nie. Niestety na razie wszyscy żyją. No to krematorium. Ale co pani mówi? Mam tak odspalić się żywcem? Ale jakim żywcem? No nie żywcem. Tylko właśnie... No ale tak, a czemu nie? Lepiej szybko się spalić, niż długo i nudno gnić. No. Nie wiem, czy to jest zachęcający fragment, tak sobie później pomyślałam, że akurat nie, wiesz, bardzo. Ten męski głos, który przed chwilą państwo słyszeli, należy do Artura Tyszkiewicza, dyrektora Teatru Ateneum, który objął opieką reżyserską sztukę, której fragmenty zaprezentowały Olga Sarzyńska i Milena Suszyńska. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Sztuka Nedy Neżdany, Kto otworzy drzwi, rozpoczyna cykl, który Teatr Ateneum wraz z Agencją Dramatu i Teatru rozpoczyna już jutro, 12 kwietnia. Cykl pod tytułem Czytamy dla Ukrainy. Dlaczego właśnie ta dramatopisarka, urodzona w Krematorsku, mieszkająca w Kijowie, rozpoczyna ten cykl? Co jest takiego wyjątkowego w jej prozie, że właśnie od niej Teatr Ateneum zaczyna?
Zaczęliśmy od Nedy Neżdany, ponieważ jest autorką, która znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Można powiedzieć, że tak symbolicznie jej sytuacja jest sytuacją całej Ukrainy i artystów ukraińskich. Neda Neżdana, z tego co wiemy, przebywa obecnie w Kijowie. Miejmy nadzieję, że nic jej nie jest. Napisała, siedząc gdzieś w piwnicy czy w bunkrze, odezwę, apel do całego świata, który był drukowany i publikowany na e-teatrze, z prośbą o pomoc Ukrainie, Ukraińcom. Więc to był pierwszy powód. Dlaczego akurat jako pierwsza Neda Neżdana? Jakby troszkę odpowiadając na jej apel, staramy się o tym, o co ona nas prosiła, mówić. Druga sprawa, Neda Neżdana jest po prostu świetną dramaturżką, która w swojej twórczości ma taki, ja to nazywam rysem gogolowskim, tak bym powiedział, w tym, co ona pisze. Jest to świat pełen absurdu, sytuacji absurdalnych, z których wynikają jakieś poważne konsekwencje. A ja taką dramaturgię lubię i myślę też, że publiczność może polubić to, oczywiście tylko w czytaniu, ale może to być intrygujące. No stąd właśnie Neda Neżdana. No. Sama Neda Neżdana nazywa sztukę Kto otworzy drzwi? Czarną komedią dla teatru tragedii narodowej. Od pierwszych słów tej sztuki wiemy, że to jest komedia, ale komedia, która rozgrywa się w Kostynicy, więc pewnie trudno rzeczywiście o bardziej wprost definicję czarnej komedii. To jest tekst przewrotny, to jest tekst zaskakujący, momentami wzruszający, momentami śmieszny, bardzo kobiecy. W jakim sensie on się wpisuje w ten czas dramatyczny, który teraz mamy? No po pierwsze, to jest tekst o kobietach postawionych wobec sytuacji totalnej zmiany ich życia, również wobec sytuacji, która jest sytuacją w pewnym sensie opresyjną, ponieważ one spotykają się na skutek różnych dziwnych okoliczności w Kostnicy i stwierdzają w pewnym momencie, że nie mogą otworzyć drzwi od tej Kostnicy. I zaczynają snuć domysły, co też się takiego wydarzyło, że nie mogą z tej Kostnicy obie wyjść. Jeszcze dodatkowo pikanterii temu wszystkiemu dodaje fakt, że jedna jest pracownicą tej Kostnicy, natomiast druga jest taką balangowiczką, którą uznano za martwą po jakiejś tam zakrapianej ostro imprezie i przywieziono do tej Kostnicy jako trupa. W związku z tym w pewnym momencie no, Neda mnoży różne piętra absurdów. One w pewnym momencie same nie wiedzą, czy żyją, czy są w zaświatach. Potem myślą, że wybuchła bomba atomowa i są ostatnimi żyjącymi osobami na świecie. No, zdarza się tam mnóstwo rzeczy, ale przede wszystkim to też jest tekst o tym właśnie, o kobietach, które stają wobec sytuacji opresyjnej, wobec sytuacji, która diametralnie zmienia ich życie, tudzież skłania ich do refleksji nad swoim życiem, które miały do tej pory. I myślę, że to jest bardzo tożsame z tym, co teraz wiele dzielnych kobiet w Ukrainie robi i przeżywa, bo myślę tutaj i o tych, które walczą, i o tych, które muszą tam żyć nadal. Więc pomyślałem sobie, że to jest idealny tekst na ten czas. Tak się zastanawiam, co takiego jest w teatrze? Jesteśmy w Teatrze Ateneum, jesteśmy w gabinecie dyrektorskim. Tego w radiu nie widać, ale tutaj właśnie rozmawiamy. Jesteśmy w takim momencie, kiedy polityka wchodzi w każdy aspekt naszego życia. Wchodzi w życie prywatne, wchodzi w życie psychiczne, emocjonalne i wchodzi też w życie kulturalne. Kultura nie jest wolna od tego kontekstu politycznego. Dlaczego teatr jest takim miejscem, gdzie trzeba w tych dniach przypominać czy zapoznawać polskiego czytelnika czy też widza z literaturą ukraińską? I czy w ogóle to jest teraz ważne, bo nie bezpodstawne jest takie pytanie, czy wojna jest czasem, kiedy jest miejsce na literaturę, kiedy jest miejsce na sztukę, na teatr? Myślę, że absolutnie. To znaczy, nie ma czasów, w których nie ma miejsca na sztukę i literaturę. Jak doskonale wiemy, Baczyński w czasie Powstania Warszawskiego tworzył wspaniałe wiersze, które teraz należą do kanonu literatury polskiej. I uważam, że powinno być na sztukę zawsze miejsce, a zwłaszcza w takich czasach. Natomiast
ta wojna w Ukrainie przekonuje nas, w jaki sposób coś, co dla wielu z nas jest na obrzeżu naszych zainteresowań, mianowicie polityka, coś, co się nazywa polityką, co dla nas do tej pory wydarzało się na jakichś konferencjach, salach sejmowych, takich czy innych, nagle jakie może mieć konsekwencje zła polityka? Znaczy, że nagle wskutek złej polityki mogą wjeżdżać czołgi, rozjeżdżać domy i zabijać dzieci, więc myślę, że my jako teatr mamy powinność mówić o tych sprawach, a również warto zaznaczyć, że jako teatr niewiele możemy zrobić w takiej ogólnej geopolityce, czy też tym bardziej w wojnie, natomiast możemy zrobić jedno, to znaczy robić to, co umiemy najlepiej, czyli czytać literaturę, przedstawiać literaturę. Warto zaznaczyć i będę podkreślał, że idea tych spotkań z tą literaturą polega na tym, że bilety są odpłatne, a całość dochodu, całość przeznaczamy na pomoc Ukrainie. Więc to jest taki nasz wkład, oprócz naszego osobistego, który tu każdy z pracowników teatru, ja obserwuję, jak pięknie się ludzie zachowują, każdy prywatnie coś robi, ale postanowiliśmy, że chcemy coś zrobić jako teatr. Wspólnie, więc taka idea tych czytań i dlatego te czytania. Też dlatego, że do tej pory Ukraina, mimo że była naszym najbliższym sąsiadem, była takim krajem dosyć nieznanym, powiedzmy sobie szczerze, a już kultura ukraińska w dużej mierze była nieznana, literatura ukraińska, przecież my nie znamy tych autorów tak naprawdę. A jest tam wiele bardzo ciekawych postaci, wielu wspaniałych artystów, więc myślę, że przy okazji tej wojny, czy jakimś takim, głupio powiedzieć plusem, ale jakąś taką wartością dodaną. To znaczy w każdym nieszczęściu warto szukać też czegoś pozytywnego. Więc szukając, idąc tym tropem szukania czegoś pozytywnego, możemy powiedzieć, że może to jest moment na to, żeby poznać kulturę ukraińską, poznać autorów ukraińskich, może polskie teatry, w których nie było ukraińskich autorów przed wojną, powinny się zastanowić, czy nie warto zacząć wystawiać autorów ukraińskich, nie tylko rosyjskich. Również czekają w kolejce wspaniali autorzy białoruscy, których też paru znam, więc może to jest czas i może powinnością teatrów byłoby przybliżanie teraz tej części literatury. Mówi pan, panie dyrektorze, że nie ma takiego czasu, w którym nie ma miejsca na sztukę, na teatr, na literaturę. To jest święta racja, ale myślę, że w kontekście tej wojny, w której budowanie się tożsamości ukraińskiej jest tak szalenie ważne, bo reżim rosyjski prezydenta Władimira Putina tę tożsamość przez lata podważał, zabierał. To, co rzeczywiście chyba należy do naszego obowiązku, to jest poznawać kulturę i poprzez tę kulturę też rozumieć tę osobną, oddzielną, fascynującą ukraińską tożsamość, która również w tych dniach, w tych jakże dramatycznych okolicznościach się kształtuje. Ale to jest częścią tych czasów, prawda? Czytanie literatury, a w teatrze literatura ożywa, więc to jest jeszcze ten dodatkowy impuls. Tak, ja myślę też, że takim ważnym aspektem społecznym działania teatru, naszym zadaniem jest też stworzenie czegoś takiego, mianowicie danie Polakom wiedzy na temat kultury ukraińskiej po to, żebyśmy bardziej rozumieli, czy też żeby jeszcze bliżsi nam byli ci uchodźcy, którzy będą u nas. Przecież zauważmy, że to jest 2,5 miliona osób w tej chwili. Oczywiście chciałbym, żeby jak najszybciej wrócili do domu i im tego bardzo życzę, żeby mogli wrócić, ale może się to wszystko potoczyć różnie. Może będziemy musieli żyć przez długie lata razem. W związku z tym poznajmy się też od tej strony, prawda? Zobaczmy w nich nie tylko uchodźców potrzebujących pomocy, ale również przedstawicieli wspaniałej kultury, bogatej kultury. Tak? No wiadomo, że narody poznają się na różne sposoby, często przez handel, ale często też właśnie przez kulturę. To jest jakby dodatkowy aspekt poznawania się nawzajem. Więc mam takie poczucie, że te działania mają głęboki taki misyjny sens, no po prostu, no, poznawania siebie nawzajem, a nawet, wie pani, nawet jest problem z dostępem do tej literatury, to znaczy nie możemy sobie pójść do księgarni i kupić najnowszego tomiku dramatów Nedyneżdany, prawda? A dzięki agencji ADI, dzięki tej naszej współpracy
widzowie, którzy przyjdą, po pierwsze mogą mieć poczucie, że kupując bilet, no jakby przeznaczają pieniądze na pomoc Ukrainie, ale druga sprawa, no zetkną się z literaturą, z którą na co dzień no ciężko im by się było zetknąć. Tak jak już powiedzieliśmy, sztuka Kto otworzy drzwi Nedy Neżdany to jest początek cyklu Czytamy dla Ukrainy. Będą kolejne sztuki, kolejnych ukraińskich autorów. Czy ma pan już pomysł na te kolejne spotkania teatralne z literaturą ukraińską, czy te pomysły dopiero powstają? Te pomysły powstają, bo nasz dział literacki, tu kierownik działu, ta Dzionyczek i pani Elżbieta Mantej, czyli właścicielka agencji Adit, no jakby wspólnie te teksty czytamy i wybieramy takie, które, jakby tu powiedzieć, które oczywiście wszystkie są pisane, co jest oczywiste, przed wojną i wiemy, chodzi nam też taka myśl teraz po głowie, czy nie znajdować tekstów pisanych obecnie, bo wiemy, że są takie pisane. Być może zrobić taką analizę porównawczą tego stanu umysłu autorów ukraińskich przed wojną i teraz, bo to mogło być intrygujące. No w każdym razie nasze myśli chodzą, sytuacja jest dynamiczna, tak? To powstaje jakby w naszych głowach teraz, więc szukamy pewnych rozwiązań, ale w dużej mierze też to, co się będzie działo dalej, zależy od widzów. To znaczy od tego, czy ludzie będą chcieli, przyjdą i będą chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo wiadomo, że tego nie robimy dla siebie, tylko dla ludzi. Więc czekamy, jaki będzie odzew tego pierwszego czytania. Zapraszamy bardzo serdecznie Państwa do Teatru Ateneum, ale też do innych teatrów, gdzie miejmy nadzieję coraz więcej ukraińskich sztuk będzie wystawianych i do oczywiście czytania ukraińskiej literatury, prozy, poezji, bo tak jak powiedzieliśmy z dyrektorem Arturem Tyszkiewiczem, to jest chyba teraz nasza taka powinność, prawda? Oczywiście my jesteśmy dla Ukrainy w szerokim sensie, bardzo szerokim, bramą do Europy. I myślę, że też i dla artystów ukraińskich, więc mamy pewne zobowiązania wobec nich. Artur Tyszkiewicz, dyrektor Teatru Ateneum, był gościem raportu o książkach. Bardzo dziękuję. Dziękuję również i zapraszam do Ateneum. Chciałabym także podziękować Państwu, bo to dzięki wsparciu naszych słuchaczy powstaje raport o książkach. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termal i Ski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Gdziepolek.pl. Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Sebastian Kazek, edunawigator. Szkolenia z pierwszej pomocy. Studia MBA dla branży IT w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Michał Nowaczek. Wspieramy polski snowboard. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni. Programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Piotr Bochnia. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Agata Fischer.
Galmet. Polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. I to już wszystko w kwietniowym raporcie o książkach. Program realizował Chris Wawrzak. Będzie wiosna, będzie Ukraina, napisał Jurij Andruchowicz. Niech więc wybrzmi wiosna w wykonaniu ukraińskiego zespołu Dacha Bracha. Agata Kasprolewicz, do usłyszenia.